Chcesz się przywitać? Nie. Ale to znaczy, tak, ale nie chcę zaczynać. Dobrze, dobrze ci poszło, jak się przywitałaś. Powinnaś tak zacząć. Nie mówiłaś. A co powiedziałam? Że siemanko. Siema, siemaneczko. Dzień dobry, z tej strony Jasiek, a ze mną dzisiaj jest Sylwia Szyby. Siema. Cześć, kochani. Siema, cześć, witam, takie oficjalne przywitanie. Całuję sweterek. Ostatnio stworzyliśmy postacie. Jeżeli nie oglądaliście tego odcinka, to możecie teraz go obejrzeć. Ale oprócz tego w naszym miasteczku jest rodzinka Firanka. W Firance znajduje się Krzysztof Krawczyk, aktorzy z Riverdale oraz Justin Bieber. Czyli swój idol. Domu. Ale popatrz, oni mają tutaj jedno łóżko chyba, czy coś. Potrafią. Najważniejsza jest miłość w rodzinie, a nie ile masz łóżek. Wszystkie postacie robiliście wy, dlatego wielkie brawa dla was. Moje zdolnie, moje nie takie. I tutaj jeszcze jest rodzina, Tereferę, Sylwia Lipka, Artur Sikorski, Ixt Chorek, Filip Kłoda, SKKF Skowron i Rafał Kisieliński. Dobra, to zrób ty dom, bo ja już słyszę, że tutaj nie ma wspólnego łóżka. Ja myślałem, że jak brat z siostrą. Oddzielna łazienka, oddzielna kuchnia i w ogóle wszystko oddzielne. Nie rozumiem, że nie można doładowywać pieniędzy. Nie, no gdzie? Mniejszy pokoik mówisz, że dla mnie. Trochę. A powiedz mi, taki sobie mogę chociaż sprawić? No, taki możesz. Nie, nie, już nie zmniejszaj. Taki może być. Żeby łóżeczko się zmieściło, tak, nie? Tak. Bo jak wiesz, tutaj przyjdzie na przykład do mnie Ixt Chorek czy coś. Rośliny to twoje życie. Ty podobnej wielkości pokoik? No, troszeczkę większy. Tutaj będzie łazienka, żebyś też miała blisko. A tu połączysz to i tu będzie kuchnia połączona z tym korytarzykiem i ze wszystkim. Jeszcze tu samo trzeba zrobić. Yes, bent. Drewniane, piękne. Czemu tak nierówno? Nie lubię tego, właśnie, to się nie tak robi. To jak się to robi? No powiem. Jezu. Good? Dlaczego to wygląda? No spoko, tutaj damy okno i będzie taki, wiesz, ganek by wyglądać. Dobrze. Biorę a sobie ściany. Do mojego pokoju takie za 535, ale żartuję, dobra, już oszczędnie. Tylko chcę mieć zielone drzwi, komnata tajemnic moja. I tutaj do ciebie brązowe. Mogą być brązowe? No, białe. Białe się szybko brudzą. No ja nie wiem. No ja ci tych drzwi myć nie będę potem, nie? I do łazieneczki. Dajmy taki próg. No co się będziemy wstydzić? Dajmy takie też białe. Albo nie dajmy, żeby nie pomylił w nocy po twojego pokoju z toaletą. Jak będą one tylko szare. Wezmę takie? No duże. Złodziej będzie mógł przeskoczyć przez to okno. Ty takie chcesz tak, żeby od strony ulicy był widok na twój pokój? Wiesz, jak teraz jest niebezpiecznie w dzisiejszych czasach, ile jest zboczeńców i tak dalej? Trzeba uważać. Żebyś miał dwa okna, ja trzy. Mi to możesz cały oszklić. Nie. Bo ostatnio na siłownię chodzę, to ja chcę pokazywać. Nie, nie możesz. Nie krępujmy się. Co, nie mogę? Czy chodzisz na siłownię w końcu? No, nie widać? Chciałbym taką trawę prawdziwą w pokoju, żeby nie musiał wychodzić na dwór. I będziemy mieli białe. No to się brudzi od razu. No i dobrze. Wiesz, że mężczyźni nie trafiają tam, gdzie mają trafiać. Takie drewno nie, w kuchni? To w kuchni. Przecież to się spali. O, super. Czemu to jest takie białe? O co chodzi? A, takie specjalne. To nowoczesne, wiesz. Dwa dolce, usunięcie takiego czegoś. To niech zostanie, no to co ty? Ale czemu nie możesz tego usunąć? Będzie? Kontrol i coś tam? Nie da się, dobra. Daj mi. A ja mogę sobie, ja tylko mój pokoik, okej? Okay? O, ten taki płytki, kwadratowy i graszki, ty. No, idealne do tego pokoju. Ten dywan mówi, co się będzie w tym pokoju dziać. I teraz jeszcze ściany. Tylko jakieś takie tanie daj, bo wolałbym zainwestować. Damy płytę gipsową już. Tu, bo to taka gipsową? Moda. Teraz jest taka moda. Że w łazience masz co? Właśnie to. Nie nadążam nad tą modą, ty. To? Jakie łosy? No, taki... Jaki? Domek będzie... Zróbmy taki fikaśny. Żeby sąsiedzi widzieli, że się wprowadzili wariaty, taki? Nie, weź te pajęczyny. Pajęczynka, tu damy pajęczynka, kolorowe. No, żeby widzieli, że tu kolorowa dusza. Elegancko! Bum, cyk, cyk. Ty chcesz mebelki? Tak. Zacznijmy od najważniejszych, mojej sypialni. Może tak, wiesz, komputerek jakiś tam, czy coś, żeby tam... Ale brzydkie te lodówki, a trzeba... nie. Lodówkę możemy w sumie do mojego pokoju wcisnąć, wiesz? Oj, nie, no na zlew nie wydawajmy tyle. Dajmy ten taki. No 500 zł taki zlew. No, ale patrz, damy go, patrz. Niech sąsiedzi widzą. Zlew za 500 dolców. Ale jak nie starczy na mój pokój, to go... To usuniemy. Damy tobie tu. Ja go nie chcę. Chcesz do pokoju zlew za 500? No za 500? Nie. Dobra, to sprzedaję. Za 500? Za 500 to ja bym mógł nawet spać w tym zlewie. Po co mikrofalówkę? Mamy lodówkę. Nie, ja chciałam mieć jeszcze mikrofalówkę.
Ja ci... Luksusowa tasa do napojów, albo nie. Fabryka babeczek. Nie, 1200 kosztuje. Ja chciałbym mieć naszym spadzie jeszcze, Sylwia. Jakie prusznice tutaj są takie wypasione jakieś. Co one zawierają? Komputer w środku, że takie drogie? Ja bym dała tutaj w ogóle jakiś chodniczek. Daj żabkę. Ale to takie małe. To pa. Chcesz tą żabkę? No. Ale to do ciebie, tak. Dawaj taką. To mi się podoba, no już. Mogę spadnąć na tym dywanie. O, zobacz, jakie ładne. Ja sobie kupię takie większe i bym chciał zaprosić na noc jakiegoś gościa, żeby miał gdzie spać. Nie od razu, że dziewczynę będę wpraszał. Ale może się trafi taka. Dobra. No, ale są te żaby, bo pewnie żadna nie będzie chciała przyjść. No dobra. Przyjdę po ciebie, jak jej nie będzie. O, ja to chcę takie. 130. Wiesz, za co mogę za 130 dolców kupić? Chcesz też kwiatek? Nie, ten nie. Dla ciebie to... Nie, ja chciałbym kompa. Po co mi kaktus? Tylko weź... Palniemy sobie telewizor. Weź telewizor, kliknij, o. Większy. Ej, ale ja nie wiedziałam, że tak można robić. Ale zmniejsz go, no. O. Daj go przed domem, będziemy wyświetlać. Zmniejsz to. Ale w tej samej cenie jest to. No wiem, ale zmniejsz to. Postawię taką lampkę, jak tutaj stoi. A nie, w sumie to ja też mam taką w domu. Komputer. Już ci daję komputer, poczekaj, ale najpierw jeszcze muszę zrobić stół do jadalni. Na stojąco będziemy jeść. Krzesło. Komputer Sylwia. Już go kupuję. Gdzie to było? Tutaj. Tak. Ale ja muszę jeszcze swój pokój urządzić. Ten jest spoko, tylko bym sobie większego zrobił, nie? Jest good. Jest spoko, nie? Biurko takie no, malutkie. No proszę cię, zmienić to. Bibliotekę nie zrób. Mamy książek, zrób no, żebyśmy mogli się uczyć. Jakie ty kupiłeś bibliotekę? A mi to najgorszy. O, znaczy jaka ładna. Dobra, ale jeszcze chcę książki. Nie chcę książek. Chcę... Szafę. No, tak. Chcesz też jakąś? Komodę. Nie, ja się u ciebie będę przebierać. No gdzie ty najdroższy? Nie widzę tu nic, co by mi pasowało. Ta jest super. Mogę ale ci ją powiększyć, żebyśmy się zmieścili. Nie? Zobacz, jaka brzydka. O nie. Bo ta w ogóle nie jest w klimacie tego łóżka. No ale ty to już wiesz, ile kosztują? No ile? Z miliard. 700? O. O, super. Mamy jeszcze 2000 pieniążków. Proszę, sterujesz. Myślałam, że mogę coś jeszcze kupić. Nie, nie. Dobra. Na jedzenie, żeby i zostało. I co mamy robić? Jakbyś mogła zadzwonić i znaleźć mi pracę. Nie, kliknij na komputerek i mi znajdź pracę. To jest coś takiego, że on tam jakoś nie może wejść, poczekaj. A, bo ten komputer znajdź jest może pracę. Za duży. A teraz to ledwo coś można zobaczyć na nim. Bo większego łóżka już nie mogłeś sobie znaleźć? Nie było, wiesz? Czemu jest czas? Już przyszedł gość, kto to jest? Ona wygląda. Poczekaj, bo coś... Tak, ja chcę podejść do tej kobiety, tej o właśnie, i zaprosić ją. Tylko ją, reszta nie musi. Priorytety. Najpierw kobieta, potem praca. To mi się podoba. No dobra, Jan. Co on olał? Chcesz być detektywem, doktorem, naukowcem. Ale czemu on olał dziewczynę? No zaraz się z tym zajmiemy, ale jak już wyskoczyło, chcesz być autorem, może książek? Jak jestem ciepły w grze? A to jest... nie tylko w grze? Co? Ja chcę być sportowiec. To jakoś autentycznie. No mówię autentycznie, sportowiec, masz tam. Ale autor, byś mógł pisać. Dobra, będzie śmiesznie jakby, ale nie, bo wtedy trzeba będzie zainwestować jakąś maszynę do ćwiczeń. Detektyw, policjant, idę policjanta po tatusiu. No detektyw, na samego, że masz. Jest policjantem? No, jestem z tego dumny, na samego, że detektyw. Dokładnie. Szybko, bo nam uciekli. Powitaj nowego sąsiada. Pochwal wampirze z życia. Ona jest wampirem. To weź, nie, to ją wyproś już. Tutaj idzie jakaś. Poluj. Nie, to chłopczyk. To chłopczyk. Dobra, niech przejdzie. Dobra, ale możemy iść poszukać. Mi dziewczyny? Tak. Trzeba. O, podróżuj. Nie, jej nie biorę. Ona jest wampirzycą. Tu jest taki dom dziewczyn. Odwiedzamy. Zobaczymy, jak sobie mieszkają dziewczyny. Ty to nie masz gustu. Zobacz ile i wszystkie w białych strojach kąpielowych. Ta jest ładna i podejrzewam, że ta, ale muszę obrócić. Ważne, kto postawił tu ten płot? Wnętrze. Jeju, uciekamy. Poszła. Gonią. Bo to może być miłość mojego życia. Tak. Gdzie mój jest? Już mój uciekł. Się zestresował chłopak, za dużo tych kobiet tu czekaj, było. Czekaj, gdzie to była ta? Na pięterku jest, nie. Nie, to była ta. Mój wie, gdzie iść. Nie, to była ta. Do toalety to idzie. To była ta. Ta może wyjść, ta no, jest super. No. Janeczek skorzysta z toalety. Pa, jaki wyluzowany teraz idzie, pa. Ona też jest wampirem.
Ale co? Takie miny robi, że trochę nie ogarniam. Ona trochę dziwna jest, wiesz? No nie, bo to Sims, one takie miny robią, ale jak stoi i nie, się nie rusza, to jest I nic nie mówi, to jest nawet kandydatka na żonę. No. Poproś o pokazanie stroju. Nawet do pływania daj. No chyba dobra. Ona jest teraz stroju. Gonią! Gdzie to schodzi sobie po schodach. Idzie do mnie. Jak zagadać najlepiej? Co by ciebie poderwało, jakby podszedł do ciebie facet i mówi... Pokaż strój do pływania. Nie, nie opowiedz jej... Dowcip? Nie, lepiej nie. A czemu ona ode mnie... Co tu się dzieje? Czemu ty uciekasz przede mną, kobieto? Chyba rąk nie wymyłem, jak wyszedłem z toalety. Zapuść, no. Dawaj, Janeczek, korzystaj z tego. Jak się uda, jest moja. Wyznaj zauroczenie. No już. Możesz się przestraszyć. No miłość od pierwszego wejrzenia, nie? Jaki jestem szczęśliwy, patrz. Nawet szczęście dostałem. Zainspirowany jesteś. Ja zainspirowany nie mam. Zaraz się rozpada jej tyle. O, nie zgodziła się. Co? No, przestraszyła się. Za szybko, nie? Poprosi o dodanie otuchy. A ta co się tutaj... Właśnie, ta tu... O, objęła mnie! O. A zobaczmy, co ty w tym czasie robisz. Ja się uczę gotować. A ta telewizor ogląda. To zobacz, jakie ja szafki kupiłam tragiczne. No piękne, mi się podoba. Ważne, że mam kompa. Jaki zmęczony. Zmęczony, zawiedziony w ogóle, nie czuję w ogóle nie swój. Czemu masz okulary do snu? No, żeby widzieć sny. No dobra. I dziękujemy wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli wam się spodobał, to lajkujcie. Jeżeli będzie ile? A ile było? 40 tysięcy. To 50. 50? Nie chcesz już więcej? No ale to jest 10 tysięcy lajków? Tak, wiesz, na pewno. To będzie kolejny odcinek. Kontynuujemy życie naszej rodziny i Sylwia będzie wpadać do mnie codziennie, by nagrywać. Ale taka była propozycja, żebyśmy założyli kanał, ale lepiej zrobić dlatego serię. Piszcie nazwy w komentarzach, jak możemy nazwać swój kanał. Sylwiaś. Jaś. Sylwaś. Elo, trzymajcie się, pa! Już za wami tęsknię, pa pa! Pa pa!